Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszło mi samemu pracować. Oczywiście żartuję. Będziemy montowali w Mercedesie W213 aktywny system po to, aby wydobyć dźwięk trochę z silnika, bo jak wiadomo, ten samochód nie brzmi. Podnoszę auto, żeby zobaczyć, gdzie możemy to zamontować i będziemy zabierać się za pracę. Zawsze na początku przystępujemy do tego, aby znaleźć gdzieś odpowiednie miejsce montażowe. Na razie chwilowo nie widzę. Zobaczymy, czy uda nam się tu zamontować to. Jeśli tak, no to dobra informacja. Jak nie, to trzeba będzie w tej płycie tutaj robić otwór. No i wtedy dopiero montować. Nie chcę zapeszać, ale tu już chyba biała dłoń była, bo tu mamy zewnętrzny bezpiecznik i wydaje mi się, że klient już sobie doposażał auto albo w hak, albo w coś. I mamy tu plus po zapłonie, więc podłączamy teraz na próbę, czy będzie wszystko działać. Chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę na temat tego modułu, bo jak widać, jest to skomplikowane urządzenie. Tu mamy system do zarządzania, to nam generuje dźwięk, a to jest moduł do Bluetootha po to, żeby można było połączyć. Bo jak wiadomo, to jest rozwiązanie przez nas stosowane na gwarancji. Tu mamy element, który wkładamy w złącze OBD i to nam szczytuje informacje o obrotach, o prędkości i tak dalej. Kieruje do tego modułu, tym samym nie musimy nigdzie wpinać się drastycznie w instalację elektryczną. Mamy tu wiązkę, postaram się tu wpiąć. Zaraz z kablem na krótko wepniemy w głośnik i zobaczymy, jak to będzie brzmieć. Dodaj gazu! Zgaś! Zgaś, proszę. Jeszcze raz odpal. Coś tam umiemy. Mamy otwór wycięty, będziemy teraz przymierzać, jak ten głośnik przymocować. Musimy upchnąć teraz wszystkie moduły wraz z kablami. To już głośnik został pomalowany, żeby ładnie wyglądał tak samo jak komora. Musimy jeszcze troszeczkę wytłumić tutaj wnętrze, ponieważ obawiam się, że może to rezonować nam, bo tu jest, mimo że gruba blacha, ale jak to blacha. Także no jeszcze takie 40 minut zostało pracy i myślę, że będziemy zaraz testowali. Zobaczcie, mamy już tutaj
wszystko wyciągnięte jest, uszczelnione, także nie ma prawa się nic tutaj dostać, jeśli chodzi o wilgoć. Głośnik jest prawidłowo zamontowany, co? Opuszczamy auto i słuchamy, jak to brzmi. Dobra, musimy teraz połączyć się. Tutaj mamy unikalny kod. Skanujemy. Szukaj. Połączyliśmy się. Tu wam tylko tak dla przykładu pokażę. Zobaczcie, tutaj macie głośność, głośność na wolnych obrotach. Tu mamy zakres obrotów, w jakich się będziemy poruszać. Obroty silnika również. Czas opóźnienia. Tutaj mamy wybierane tryby. Teraz mamy wyłączony. Teraz mamy tryb, w mojej ocenie, najbardziej przyjemny dla tego samochodu. Tu możemy troszeczkę bardziej agresywny. Jeszcze bardziej agresywny. Ale w mojej ocenie najbardziej optymalny, najbardziej neutralny do tego samochodu będzie ten tryb i będzie to najlepiej brzmiał. Thank you.